Ubrałem się pod twój content. Cześć. Mam dla ciebie też prezent. Proszę, to też dla ciebie. Zobacz. No proszę, no. Stary, prezentów się nie odmawia. Bo jeżeli jesteś taki braveheart i jesteś taki kurwa odważny, to zawsze się znajdzie odważny, że ubierzesz to i nagramy pod twój kontencik na TikToka jakąś TikToczka. Pod nowy, kawałek, tak. Nowy kawałek, który teraz wychodzi zaraz. Mi się wyświetlają tylko takie właśnie z Alanem. Jak się tańczy albo coś, więc no tak mi się skojarzyło z księgą. Ale po 31 sierpnia będzie jak cię napierdala, będzie wirialek z wirwów. A potem się obudzisz, kurwa. Jednak jest Braveheart, myślałem, że powiem, spierdolę jestem, coś tam, a jednak jest... Nie, nie, jest kurwa, tutaj, tak. Zobacz, on szykuje się do ubrania. Nie boi się nic. To nie tak, Alan, ale... W sierpniu już odwołałem wszystkie bookingi, tak, więc już w sierpniu już nigdzie nie jeżdżę, wysypiam się... Czyli uważasz, czyli miesiąc bez picia wystarczy ci, tak? Myślisz? No na ciebie tak. Ej, kurwa, ostatnio trenowałem... Ale nie. ...miesiące. Ale... Nie dałeś mi rady, nie pierdol. Film sponsoruje G4 Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto, za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. 7 tygodni dokładnie. 7 tygodni, człowieku, trening. Wiesz, ale wiesz jak wygląda, ale słuchaj, wiesz jak wyglądało. A wiesz jak wygląda klatka rzymska? Widziałeś klatkę rzymską, jak biłeś jakieś takie klatce rzymskie? Nie. I tam twoje stójka w ogóle nie pomoże. To ja wiem, ale dobrze. Będzie puf i nie ma już. Dobrze, ale weźmy przysiadkę. Właśnie dobrze, bo nie będziesz spierdalał. Ale ja nie spierdalałem walce z tobą. Dobrze. Ty gadasz z gladiatorem, który w tej klatce rzymskiej najwięcej... Raz, kurwa, a w ilu minut i ilość minut w tej walce przeważonej mam najwięcej na świecie, kurwa, człowieku, więc nie pierdol. Dobrze. A coś potrenowałeś partery? Ja teraz tu głównie partery. Zapasy, partery. Tak, pamiętasz, jak trenowaliśmy, kurwa, w tym, w Samuraju kiedyś? Co robiliśmy parę tam rzeczy? Pamiętasz? Tak, no, roku? Co? Ile razy cię poskładałem? Weź, ty pierdolisz, ale ty kłamiesz, ile razy cię poskładałem? Ale pierdolisz, przysięgnij teraz, kurwa, na... Ile razy cię robiliśmy, kurwa, taki luźny kulanek? Robiliśmy luźne kulanki. Przysięgnij, że teraz... Robiliśmy luźne kulanki. Nie robiliśmy, kurwa, nic. Jak nie robiliśmy, nie robiliśmy luźne kulanki. Przestań kłamać, bo ty byłeś po treningu. No ja byłem po treningu, zrobiliśmy parę luźnych kulanek. Nie zrobili, nic żeśmy nie zrobili. Bo ty byłeś po treningu, a ja właśnie wtedy zrobiłem z Erwinem. Więc nic żeśmy nie zrobili. No ciekawe. No to pomyliłeś chyba zawodniku. Chciałem twój umysł. Mniej tego. A ty patrzysz na ten kształt, tak, z taką tęsknotą, nie? No nie. Twój umysł chciał to, wiesz, wyplenić, że nie, wiesz, nie. Wyprzeć z siebie, że tyle ale razy coś, poskładamy. Ale jeżeli coś takiego było, to ja bym ci to powiedział, oczywiście. Ale jak nie musisz mi mówić, bo tam byliśmy razem. Dobrze, kurwa, Alek, ale ty, kurwa, ja pierdolę. Ty byłeś po treningu, ty nie chciałeś nic. No zobaczysz. Ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, Alan, no, że Amadeusz Ferrari nie zasługuje na to, żeby walczyć na stadionie PGE Narodowym. Dlaczego w ogóle boisz się z nim bić? Czemu nie chcesz? Ja się boję? No? On, kurwa, jest obstrany. On nie chce się bić po prostu ze mną. On się boi, kurwa. Cały Twitter mówi, że to ty jesteś, że dałeś tak zaporowe warunki finansowe, absolutnie, że taniej dla PGE było wziąć, kurwa, Khabiba. Kurwa. Serio. I tak jest... No to sprawdźmy to w takim razie. Ja Amadeusz, kurwa, Ferrari, zapraszam. Ja powiedziałem, że nawet, o, kurwa, mogę całą garzę przez tego. Wrzucamy do jednego wora. Wyjebane na te pieniądze. Po prostu chcę go, kurwa, napierdolić i to publicznie. Idzie. Cały czas, kurwa, cały czas, wiesz, unikatnej walki. Nie chcę, kurwa. Nawet powiedział, że da tą walkę, no, jeśli ja, kurwa, cofnę ten. Powiedziałem, dobra, cofam to, co powiedziałem, kurwa, i tak dalej, te pomówienia, powiedziałem, cofam. Okej, okay, powiedziałem, cofam. I, kurwa, ale naprawdę uważasz, że Amadeusz Ferrari nie zasługuje na to, żeby występować na PGE Narodowym? Moim zdaniem tak, bo, kurwa, nie może być, kurwa, znowu coś takiego, jak, kurwa, było w Anglii, że się nie przygotuje, że, kurwa, nie wyjdzie do trzeciej rundy i tak dalej. Amadeusz Ferrari, witam. Yo, co tam, marzyciele? Przypadkowo jestem w studiu. Tam przypadkowo jestem w studiu, od wczoraj nie, siedzę. Nie, był na treningu akurat. O, tutaj w obok trening robiłem, jestem na miejscu, słucham. Amadeusz, na zarzuty. Alan w wywiadzie powiedział, że ty nie zasługujesz na walkę na PGE Narodowym i rzekomo ty jesteś obstrany waszej walki. Ogólnie to dostałem jakiś czas temu ofertę walki z nim. Ja znam swoją wartość, powiedziałem, żeby dopłacili 150 tysięcy więcej, jeszcze nie, ale wiem, że to zrobią prędzej czy później. Ja powiedziałem, że mogę nawet od ciebie dać 150. A jeszcze Danis, jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, kurwa, na waszej konferencji. Danis jeszcze powiedział, że dołoży, że ci napierdolę w pierwszej rundzie. Ale ty, kurwa, to takie są, ty marzysz o walce ze mną, a Aruś marzy o wszystkim innym i sobie możesz marzyć, ale marzenia się spełniają, może się spełnią twoje, no.
Jakieś nie ma, pierdolenie, że ktokolwiek się spełniają. Że ktokolwiek się kogokolwiek boi, to jest zwykłe pierdolenie o Chopinie. Ja jakoś zawsze. To czemu? No to co? Są, że jesteśmy też tak na. Tak, jesteś tak zarobiony, że w dupie powinieneś mieć pieniądze. Że zresztą się chwali, że masz tyle kurwa pieniędzy. Ja nie chciałem z tobą walki z prostej przyczyny. Co prawda przeprosiłeś za to pomówienie, dlatego no jest bliżej tej realizacji, ale co? No ja tam a kurwa. A co ci kręga trzęsie, ty? No, bo ja czy jestem w adrenalinie, stary. Ty jesteś kurwa dla mnie moim wrogiem. Nie jesteś śmiertelnym wrogiem, ale ja regularnie przechodzę obok ciebie na tych konferencjach i czekam, aż w końcu machniesz tą kurwa ręką. A dużo zapowiadam. Ale nie, kurwa, ale robisz. Słuchaj, ja nie machnę, to ty właśnie machasz, kurwa, cały czas, kurwa, chcesz, mówisz, że jak mnie spodziesz, to mi wypierdolisz, ty. No, jak mnie spodziesz, to mi wyjebiesz. No i co, ty to samo zapowiadałeś, ty czemu wyjebałeś, a czemu ostatnio chodziłem do ciebie na konferencji, no, cały czas, kurwa, mówisz, jak cię spotkasz, to mi zajebiesz, kurwa. Jesteś pizdą, bo cię uśmiechnąłeś się, kurwa, ty kochasz, a to za górę głosi, kurwa, chuja, kurwa, zrobisz. Chuja, kurwa, zrobisz. Trzęsie się, co powiedziałeś? Co? Nic, kurwa, nie powiedziałem, ty powiedziałem, kurwa, głucha, Paweł. Się trzęsie, kurwa. Cię kurwa rozjebać mogę, kurwa, w każdym miejscu, kurwa. Ta, ale jestem, ja kurwa jestem, się trzęsie. No. Na sam widok się trzęsiesz już. Trzęsie. A ty nie wiesz, jak kurwa działa adrenalina. Trzęsie się, kurwa, cały. Trzęsie. Chujcie opowiadać, kurwa, to trzęsie się, innego, ale trzęsie się. Tu machnij, kurwa, kiedyś ręką, to zobacz, co się kurwa nie magnę, stanie. To ci kurwa urwę głowę. Urwę ci głowę, bo kurwa w klatce, na sam ci do szyi, ty. Co, nie będę się z tą kawałą? Kurwa, machaj, kurwa, spróbuj. Weź, kurwa, obsrany jesteś, kurwa, i to nogawkę wytrzyj. Nogawkę już wytrzyj. Masz, Madi. No. Jeszcze jakieś pytanka? Ja go mogę zabić zawsze i wszędzie. Jeden, kurwa, fałszywy ruch z moją stronę i go rozpierdalam. I tyle. A że adrenalinka delikatna, no. To oczywiście, tak. Jakoś na tym, jakoś na zapleczu nie miałeś tej adrenaliny. Teraz, kurwa, wszedłeś się ty, ale jak cię, kurwa, widziałem teraz na konferencji, specjalnie obok ciebie łaziłem. No ja nawet się słowem jeszcze się uśmiechnąłeś, a wiesz, pisz sobie, kurwa, w ale ogóle, co to znaczy. Dół, to jest, kurwa, uległość. Ale głowa w dół. Jak? Ty głowę w dół, kurwa, każdy z drogą, kurwa, obok w dół. Idziesz w oczy, statusie, jeszcze tak. Idziesz statusiem, kurwa, i wzrok w dół. Tata, w ogóle gdzieś tam, kurwa, twój po tym. Kurwa, coś masz, jakiś problem do mojego ojca, czy co, kurwa, ty? Mówię, że kurwa po tym, bo kurwa buja tym wzrokiem. Tak, że mój stary, przyszedł, tak, mój stary, to ja cię, kurwa, w podhotelu wytargał jak szmatę, to co pierdolisz do ściany. To Arek przy tym, kurwa, był. Przestań, kurwa. Czekaw, Arku, Arek przy tym był. Obydwoje, że się rzucili. Ja cię nie, ja uderzyłem od tyłu. Byłem, tak, ale kurwa, a twój tata, kurwa. Ty mówisz, że ty mnie jebnąłeś barem? O tak, bo żeśmy, kurwa, przyjechali. To się jebnęliśmy. A jakoś gadaj, że ja cię jebnąłem z bara i ty mi zajebałeś kopa. Nie, jednęliśmy się z barkami. Jednęliśmy się z barkami i kurwa, i twój tata zaczął, kurwa, mnie odbierać. W plecy wtedy. Ja cię nie kopnęłem w plecy. Tak, jebnęliśmy się barkiem, ja chodzę dalej. I ty, kurwa, ty mi zajebałeś przeszczepami wymachiwać, ty. No. A ty pierdolisz. Wymachiwać tymi, kurwa, przeszczepami. Nie, Marek był No był, no wyszarpał go twój, teraz chwycił cię tak z tyłu i cię przesunął. Bo ja, kurwa, ja do niego, ty. Ale ja do niego poszedłem, a żeście się, kurwa, rzuciliście we dwójkę na mnie. Ale to ja nie wiem, nie, to się pyta, czy była taka sytuacja. Była, no. On był obok, to cię wytargał. Ale jak, kurwa, mogłeś gopa w plecy dostać, jak żebyśmy minęli barkami, żebyśmy się odwrócili do siebie? Jak, kurwa, odegrajmy tę scenę. Kopnąłeś mnie, czy nie? Gdzie, w plecy ci kopnę? Ty pierdolnięty jesteś? Jakbym cię kopnął w plecy, to ci kręgosłup, kurwa, połamał, ty. Nie, no to ty nie pamiętasz, kurwa. No. To się spytaj Rafała Pasternaka, on później to oglądał na kamerkę. To spoko. No to dobrze. Ale to jest tak samo jak te bajki, że ktoś się go boi. Najpierw mówi, że mój stary spuszcza wzrok, a on cię, kurwa, za ucho wytargał. To jest akurat prawda, dlatego miałem dla niego tutaj tą przebranie w różki. No widzicie, bo to są te bajki, widzicie, jak jest poza kamerami. Nie, słuchajcie. Ale słuchaj, marzenia się spełniają i myślę, że się mogą jeszcze spełnić w tym roku, nie? To kurwa, zapraszam. No, niech tylko fame zajrzy głębiej do kieszeni, trenować, bo wtedy... Trenować. Ale ja właśnie z treningu wracam, ja trenuję dzień w dzień. Bo zacznij trenować już. No dobra, więc ale ty ja mam nadzieję, że do tej walki dojdzie. Amadeusz No Love, sekretne info, pamiętajcie. Dziękuję ci, Amadi, bardzo. Siemanko. Ale jesteś... Szczęśliwy jesteś, co? Doczekasz się, kurwa. Czyli nie mogę doczekać. A więc widzisz, Alan, marzenia się spełniają. A co łączy tych obu panów? Nie chodzi o marzenia. Co łączy tych obu panów? Obydwoje dostali w pierdol ode mnie. Ten dostanie dwa razy. Arku, jak jesteśmy przy temacie marzeń, czy ty dalej masz marzenie, żeby walczyć w KSW? Tak, na razie złożyłem CV do KFC, też na K i chuj. I tam też nie. I tam też mnie nie chcą, kurwa, nie chcą mnie tam. Kurwa, masz. Nie biura w pierdol. Tak, jaki pierdol dostałem? Stary poleżał na mnie, poskładał mnie i to jeszcze 80 kilo musiałem zrobić, chłopie. Na Twitterze, fajnie, próbujesz coś tam przydymić i tak dalej. No i tutaj na przykład potwierdzam. Walczę z baletnicą,
eleganckie zdjęcie. No dobra, ale czemu tak żeś... I właśnie chciałem się spytać, dlaczego? No bo mi wyskakujesz na TikToku tylko jak tańczysz. Zatań z Alanem, taniec z Alanem, no nie, Alan, bo tam Alan, Alan, Alan. Była ostatnio, u której właśnie... Cały czas, ale tylko mi to wyskakujesz, że tańczysz, no to baletnica. Chujowy masz ten, w chujowy masz... No nie wiem, najwidoczniej razie... taki, wiesz, pokazuje algorytm i pokazuje ciebie tylko jak tańczysz. No to chujowy masz coś... Cały czas mi się wyświetlasz tylko jak tańczysz, napierdalasz, nowy drop, kurwa, zaraz tu, wiesz, sekundu, napierdalacie. Mam teraz taki koncert, że kurwa wsiadłem mocą w muzykę i napierdalam. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego? To ja mam pytanie, ale nie uznaj tego za uszczypliwe, nie? Ja to też wlepę z tego. Słuchaj. Trzymaj się. Powiedz mi, jaki zrobiłeś bardziej ambitny content prócz mpu i tańczenia na TikToku przez nie ostatni wiem, rok? Ale ty... jestem ciekaw, po prostu z twojej perspektywy. Ale powiedz mi, czy ja muszę coś na siłę robić? No nie. Ja muszę coś na siłę robić. No, ale ja tak nie uważam. Na przykład, kurwa, w przeciwieństwie do Arka, który, kurwa, podchodzi i mówi, dawaj, coś podburzymy, i nie chcę tego robić. Ja nie chcę. Ale ja nie mówię, ty my zrobimy, tylko weź się coś... A ty, kurwa, nawet człowieku nie potrafisz mi jakiś dogryźć, kurwa. Ale bo ja nie potrzebuję, no tak. Dobra, ale... Arek. No, polubiliśmy się, kurwa, i tak dalej. Po co ja mam, kurwa, po co ja mam tobie, kurwa, ubliżać, nie wiem, kurwa, cię wyzywać i tak ale dalej. Ale a czy ja ci ubliżam, wyzywam? Nie, a się coś robię przynajmniej. A ty, no, kurwa, no, odbij coś, kurwa, no, stary. Po co? No po co? Ja się, ja żeby odbiję... było śmiesznie, nie, kurwa. Ci odbiję, no, ale kurwa, tam nie będzie śmiesznie wtedy, stary. Tam no będzie pierdol ciężki, więc tu się pośmiejmy, póki jeszcze możemy, a później będziesz, kurwa, stary. Ja będzie degastem, będziesz związany, będziesz tak, kurwa... Ty nie wiesz, co się stanie w ogóle. Ty nie wiesz, co się stanie. Więc na razie teraz się pobawmy. Teraz porozmawiaj, bo teraz jeszcze możesz coś mi odpowiedzieć, a tam nie będziesz mógł nic zrobić. To ma w ogóle walkę wieczoru. Adamek z tym? No chuj cię tam wchodzi, wydać się możesz. Alan powiedział, że od waszej ostatniej walki to ty miałeś zaliczyć rzekomo regres. No regres, kurwa. Sądząc, znaczy obserwując jego walki ostatnio, to no nie wiem, czy mam jakieś problemy. Też dużo osób mówiło, że mam jakieś tam problemy prywatne. Ja się nie zagłębiałem w tą sytuację, tylko widać chyba, to, co, mówię to, co obserwuję, tak? Znaczy, akurat ostatnia moja walka już poradziłem sobie z pewnymi moimi rzeczami jakimiś i gdzieś tam, jak zobaczysz walkę z Kasiuszem, no to była tam wymiana, nawet kilka razy go podłączyłem porządnie i wiesz. Ale rzeczywiście, kilka ostatnich walk było tak, że walczyłem cały czas na wstecznym, gdzieś mi tam brakowało tej pewności siebie i mocy też mi brakowało, no bo kurwa, cały czas biłem się w jakiejś śmiesznej kategorii wagowej. 77 z Polakiem, gdzie byłem wrakiem, 80 tutaj tak samo. Ja w dniu walki starym jeszcze robiłem 6 kg, kurwa. W dniu turnieju. Rano się obudziłem i brakowało 6 kg. Generalnie wiadomo, że turnieju... tego nie powiedziałem, nigdy mówiłem, że robię wagę, ale to kurwa nie zrobiłem no, nie, tej wagi. No wyglądałeś jak trup. No i wiesz, no. Ja wyszedłem tam i ja nie mogłem na nogach ustać, więc to on by mnie dmuchnął po prostu i bym się wrócił, ale czegoś nie robi dla miliona złotych i chciałem spróbować, kurwa, bo bym żałował. A teraz bijemy się w mojej kategorii wagowej, gdzie ja na co dzień ważę 91-92, nie muszę kompletnie nic zrobić. Ja tak samo. Czuję się zajebiście. Jadą sobie tutaj, mogą się zatrzymać w maczku, stary, to jest coś zajebistego. Ostatnio jak się biliśmy, to i tak się biliśmy w 86 czy coś takiego, tak? Jakiś catchweight robiliśmy. Coś takiego i też musiałem zrzucać. Tutaj nie muszę, jesteś u mnie w wadze. To ty musisz przybrać, a nie musisz. Ile ważysz teraz? 91 tak samo. Ale ulanki jesteś trochę, nie? Alanek, ulanek. Alanek, ulanek! Już nie w formie. No jak? No brzuszek troszeczkę, kurwa, jest. No to dawaj, pozdaj mi koszulkę. Co? Forma. Ale ja przyszedłem do McDonalda, jadę. Czy ja wiem, czy taki ulany, kurwa, jest to? No co, kurwa? No, tu Pulp Fiction no, nie wygląda. To jest forma, a nie... Kurwa, forma jakieś. Zapraszam do face to face'a w takim razie. No warunki fizyczne, wręcz powiedział, że lekko na stronę Arkadiusza Tańculi. Alan lekko stoi na palcach. Gdzie ty, kurwa? O, ma kurwa koturny, ty. Nie mam. Alan, jeszcze ostatnia rzecz tylko. Jak już tak stoicie, to chcę, żebyś powiedział to w twarz Arkowi. Co myślisz o jego muzyce jako DJ, jako twórca muzyki? Kurde, no, każdy lubi co innego. Niektóre kawałki ma spoko, więc... Chciałem się, żeby mu zajebał i powiedział, jak 90% Polski no. Nie lubi mojej muzyki. Więc... Ale pod dymka. PGE Narodowy, walka Arkadiusz Tańcula, Alan Kwieciński, Rzymskiej klasy w MMA, jest to walka turniejowa.